Czy Donald Tusk zasługuje na polski paszport? O tym za chwilę. Klopotykowych musiałka. Podczas gdy cała Europa zastanawia się nad tym, dokąd poprowadzą nas unijni liderzy, ja postanowiłem kilka minut poświęcić na to, co za nami, a nie przed nami, a za nami jest 5-letnia kadencja Donalda Tuska jako szefa Rady Europejskiej. Wybrałem dla Was 3 sukcesy Donalda Tuska i 5 porażek. Finalną ocenę sami sobie dokonacie. Co się udało Donaldowi Tuskowi? Po pierwsze, trzeba pamiętać, że w dobie licznych kryzysów, jakie nawiedzały Unię Europejską w ostatnich latach, udało się zachować podstawową jedność. Może się to wydawać banalne, ale utrzymanie jednomyślności w gronie 28 państw, które mają bardzo różne interesy, w sytuacji kryzysu w Grecji, kryzysu migracyjnego, Brexitu, to jest sukces, który należy Donaldowi Tuskowi przypisać. Po drugie, uważam, że dużym sukcesem Donalda Tuska było utrzymanie sankcji wobec Rosji. Dla Polaków to jest kwestia oczywista, ale to nie jest oczywiste dla Greków, dla Włochów, dla Austriaków. Dlatego to, że co pół roku udało się Tuskowi zgromadzić koalicję podtrzymującą sankcje, jest jego sukcesem. Po trzecie, migracja. W czasie kryzysu uchodźczego w Unii Europejskiej pojawiały się pomysły wdrożenia mechanizmu stałej relokacji uchodźców. Pomysł ten krytykowali liderzy naszego regionu i pomysł ten także skrytykował Donald Tusk. Wyjaśniał on to niechęcią wsparcia antyunijnych sił. Nieważne jaka była jego motywacja, liczy się fakt, wsparł Europę Środkowo-Wschodnią w kryzysie migracyjnym. Tyle sukcesów, przejdźmy więc do porażek. Po pierwsze, Unia Energetyczna. Mało kto dziś pamięta o idei, którą Donald Tusk zgłaszał przed 5 laty, ubiegając się o fotel szefa Rady Europejskiej. Pomysł ten miał polegać na większej solidarności w sprawach bezpieczeństwa energetycznego. Niestety, kiedy Donald Tusk objął funkcję, o którą się ubiegał, nie kiwnął nawet palcem, aby ten pomysł zrealizować. Unia Energetyczna została zrealizowana, ale zamiast solidarności w sprawach bezpieczeństwa energetycznego punkt ciężkości został przeniesiony na kwestie klimatyczne. Najbardziej spektakularnym wskaźnikiem porażki Unii Energetycznej jest fakt, że w ostatnich latach konsekwentnie realizowany był projekt gazociągu Nord Stream 2. Jak jesteśmy przy Unii Energetycznej, to nie sposób nie wspomnieć o pewnej teorii spiskowej, która pojawiała się w brukselskich korytarzach. Mianowicie pomysł Unii Energetycznej Donald Tusk miał zgłosić tylko i wyłącznie po to, aby mieć pretekst do wysądowania w kolejnych europejskich stolicach szans na to, aby objąć fotel szefa Rady Europejskiej. Czy jest to teoria prawdziwa? Trudno zweryfikować, ale ja w nią wierzę. Po drugie, Brexit. Oczywiście Donald Tusk nie jest winien tego, że Wielka Brytania opuszcza Unię Europejską, ale przyznacie, że publiczne zastanawianie się nad tym, jakie miejsce w piekle zajmą zwolennicy Brexitu, nie było dyplomatycznym majstersztykiem. Moim zdaniem Donald Tusk wpisał się w bardzo twardą postawę wobec Wielkiej Brytanii po to, aby dać Brytyjczykom nauczkę i lekcje dla wszystkich krajów Unii Europejskiej, które kiedykolwiek pomyślałyby o opuszczeniu Unii Europejskiej. Po trzecie, Stany Zjednoczone. Wszyscy znamy słabości Donalda Trumpa, ale w jego krytyce Donald Tusk poszedł naprawdę za daleko. With friends like that, who needs enemies. Czy naprawdę Donaldzie Tusku uważasz, że wrogiem Europy jest światowe mocarstwo, które zapewnia Europie bezpieczeństwo, które dzięki temu, że wydaje na zbrojenia, pozwala Europie zająć się innymi problemami? Ta wypowiedź uważam, że jest bardzo bezczelna i tą bezczelnością Donald Tusk przebił Donalda Trumpa, mimo że miał naprawdę wysoko postawioną poprzeczkę. Po czwarte, Europa Środkowo-Wschodnia. Uważam, że gdyby dzisiaj toczyła się dyskusja na temat możliwej reelekcji Donalda Tuska, miałby on duży problem z uzyskaniem poparcia liderów naszego regionu. W ostatnich latach zdarzało mu się często krytykować nie tylko Polskę, ale także Węgry czy Rumunię i można się zastanowić, dlaczego ta sprawiedliwość w ocenie standardów europejskich ze strony Donalda Tuska była bardzo wybiórcza. Nie widział on problemów rosnącego protekcjonizmu w zachodniej części Europy, nie widział on rosnącego nacjonalizmu, antysemityzmu. Jakoś zawsze winne były kraje naszego regionu. No i dość spektakularną porażką Donalda Tuska jest to, że przy nowej obsadzie stanowisk w Unii Europejskiej nasz region niestety nie może się pochwalić żadną zdobyczą. I na koniec oczywiście perełeczka, czyli zaangażowanie Donalda Tuska w wewnętrzne sprawy Polski.
Dla przypomnienia, wszyscy urzędnicy unijni powinni zachować bezstronność w sprawach wewnętrznych poszczególnych krajów członkowskich. Donald Tusk naruszył tę zasadę w sposób absolutnie bezceremonialny. Na nich można z czystym sumieniem głosować. Przypomnę także dwa co najmniej wydarzenia, które być może niektórym umknęły. Po pierwsze, Donald Tusk w jednym z wywiadów poświęconych przystąpieniu Polski do strefy euro mówił o tym, że tematu nie ma, bo żeby do strefy euro przystąpić, należy prowadzić odpowiedzialną politykę finansową. Przypomnijmy, za Tuska dług publiczny rósł w sposób absolutnie rekordowy. Dzisiaj stan finansów publicznych jest stabilny. Po drugie, Donald Tusk krytykował politykę klimatyczną Prawa i Sprawiedliwości jako zbyt mało ambitną, podczas gdy sam jeszcze parę lat temu bardzo ostro walczył w Brukseli, aby tę politykę osłabić i jeszcze chwalił się tym w debacie publicznej. Osiągnięcia Tuska na niwie zaangażowania w wewnętrzne sprawy Polski docenił amerykańskie czasopismo Foreign Policy, które umieściło Tuska na liście Global Thinkers i warto zacytować, jak motywowało swoją decyzję. Otóż Donald Tusk został doceniony za konfrontację z własnym narodem, broniąc europejskich wartości przed rosnącym nacjonalizmem. No, nie sposób się nie zgodzić z opinią tak znamienitego czasopisma. Oceniając Donalda Tuska, musimy jednak pamiętać, że w przeciwieństwie do szefa Komisji Europejskiej nie miał inicjatywy legislacyjnej, nie ma on całej armii urzędników, która pomagałaby mu w pracy, więc jego możliwości działania były mocno ograniczone. I na koniec pytanie. Czy Donald Tusk mógł zrobić coś więcej dla Polski? Mógł, ale to wymagało współpracy Donalda Tuska z polskim rządem, a tej współpracy zabrakło, ponieważ nie było woli z obu stron. Polak na tak eksponowanym stanowisku, który przeprowadza masę zakulisowych rozmów z najważniejszymi politykami na naszym kontynencie, mógłby być bardzo cennym źródłem informacji, które polski rząd mógłby wykorzystywać w unijnych negocjacjach. Niestety to się nie wydarzyło. Niestety, ale wojna polsko-polska ma swoje negatywne konsekwencje nie tylko na krajowym podwórku, ale także za granicą. Dlatego dla mnie 5-letnia kadencja Donalda Tuska zawsze będzie niewykorzystaną możliwością na wzmocnienie pozycji Polski w Unii Europejskiej.